i tak się można dzisiaj przywitać z panem Jackiem. No, dzień tutaj, dobry. Dzień dobry. Ja i pan Okoń się przywita. Oby dzisiaj takie tylko brało jeszcze większe. Nic więcej, nic dodać, nic ująć, żeby ta trójka przodu była tylko dzisiaj wiodąca. No. Prawda? Na razie go do wora. I zaczynamy łowienie. Prawdziwe. O, pyknie. Kolejny. Kolejny taki z 25-6. Tutaj kolega mi pokazuje szkołę łowienia okoni. Teraz ci powiem, na czym to polega. Ale ja sobie siądę, żeby się nie stresować, bo po co? Przyjechałem zrelaksować. Ja w piątek sobie połowiłem. Tak, a jeszcze o tym dojdziemy do tego, co ty w piątek nałapałeś. Mam nadzieję. Pobawiłem się, chociaż ranek był beznadziejny. Dopiero odpaliły się w południe. Nie. Jak już spływałem w zasadzie do brzegu i mówię, jak się nie będzie. Chyba idę do domu, tak? Tak. I tobie siadło. Ale nie obszlizgun. Nie, raczej okuń. Nie, no bije, bije. O, zobacz, jakaś drobnica. No coś fajnego. Obślizgun. No bycie. Dobrze, że masz tę stalkę i dobrze, żeś ty tam rzucił w tamtą stronę, a nie ja. No widzisz. A miało być. Te małe tak walą właśnie, jak o konie biorą, nie? No, puknięcie jedno. No. A miało być tak pięknie. Wywiady miało być. Tak, wycieczki. Wizyty w zakładach pracy. Ty obślizgunie pieruński. I co? I trzeba będzie ręce myć? Może się wyhaczy sam. Żebyś mi pociągnął leciunkę. Będzie płynąć, ja sobie wezmę i zawiążę. Siadła muszla. Nie, rak, kurde. Ale jaki byk. No bez rybiu i rak ryba. Ale to jest ten. To jest chyba ten szlachetny nasz. To nie jest chyba amerykański. Ja się nie znam. Zobacz. No ładny. No taki ładny, amerykański, kurde. Ale to nie on ganiał. No raczej. Ale jakie branie było. Panie kochany. O, ale poszedł. Poszły konie po betonie. Poszły konie po betonie. Tu, nie? Dziw. Rybę mam. Dziw. Co to się stało? Wypięła się. A ja z dna miałem ją. Tutaj w roślinności zaparkuję i... Ja sobie ten chust na głowę zakładałem, wiesz, i z dna musiał kurna wziąć i przywalił. Bo ja nie ściągałem w ogóle. O, tutaj coś było ładnego. Ale miałem, ale poszedł, ale ja widziałem, jaki ten poszedł, wiesz, Jacek, jaki grzbiet poszedł, no, ale nie wciąłem go, a, to jest to, od czego mrówki zdychają. O, znowu poszedł, ale to był grzbiet. Zobacz. No nie trafił. Drugi raz. Drugi raz nie trafił.
spora ryba. No. Teraz na ołówka weźmie. Dajcie, Panie Boże. Jak będzie chciał, nie? O kurwa! Widziałeś, co to było? Ja pierdolę, co to? Nie wiem, nie wiem. Co to tak się jebało? No nie wiem, w popera coś nie trafiło. Jest lekki, bo to z balsy jest, to nie chce daleko latać. O! Siadła. Od razu zapadła. Siadła ryska? Tak. Kurde, obśmizg był? Nie, okoń, ładny okoń. Ło, jaki gruby. Ładny okoń. No tak, ja właśnie tutaj chyba ładowały. Tak mi się wydaje, taki już 30-taczek ładny, dobry 30-taczek. Na mojego woblerka. Trochę więcej niż 30. Na mojego woblereczka. Własnoręcznie robionego. A nie, tak 29. Oko mam. Masz oko? Taki nowy w sumie w miarę, nie? Co? Nowy taki w miarę. Tak, tak. Zadbany. Och, co jest? Co ty gadasz? No. O, pokażę wod. Boluś, coś większego, tak? No tak, 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 tak. Amulet mam lekko, bo to jest. Nie wiem, czy do tego podbieraka wejdzie, no. Kurwa, okoń. Okoń i to ładny. Dawaj go. Piękny, ze 30 parę. A, na takiego woblera, tego, na tą cykadę. Na tą cykadę, na moją cykadę osobistą. No, piękny. Zrobioną... W nocy. W nocy. Zaprezentuj go z tą cykadą. Pokaż. O, albo roślina. O, siedzi. Coś mi siadło. Na cykadkę. Panie Janie kochany. O kurde, mam nadzieję. Panie Janie kochany. I to ładny, chyba nie? Może być ładny. No, o kurde, ładny. Trochę z roślinkami. Jeszcze się zahaczył. 35 ton nie ma. Ty to masz oko, to... Bardzo możliwe. Jak ty tak mówisz, to tak pewnie jest. Kurde, jak on się zawdział tu. O taki. Panie Janie kochany. Na łódce jesteś. No my to stoimy za łabędziami. No tutaj jestem. No wiesz co, no Jacek teraz takiego szczupaczka ładnego złowił. Jaki? No taki z 50 parę, nie? 52. Nie, no tego. No i parę okoń. Ale tam najpierw podsmokał, wiesz? O, następny. Ale miałem teraz uderzenie, chłopie. Zaciąłem, to aż mi przeleciało przez metr, kurna. O, największa ryba złowiona, kurde, tak? Płotka, panie, mała. Dawaj ją, kurwa. Na żywca ją puścił. O, jest. Jest na popera kolejny. No, super,
ale bardzo wolno, wiesz, uderzyć i czekać, nie? O! Wystartował. Patrz, ale fala. Nie trafił. Jest! Jest, siedzi. I to fajne. Takie fajne ganiają właśnie. Takie po 30. Poperowy. Fajnie. O, tam jak poszło. A to widziałem. Teraz tam. Ale no kurna, ty rzucisz, a nie? No tak. No one są już kurna. Zanim ściągniesz. A? Uderzył mi. Nie celną. Ale tobie celną. Jest, ładnie. Powiem ci, że zacny. No. Ładna rybka. Dwie kotwice, jedna pięknie. Za szwiet, jedna za pyzior, na powierzchniweczkę taki śliczny. I o to chodzi, o to chodzi. Kto by pomyślał po nie października na popery, nie? No. No ale jak kurna trzeba wykorzystywać sytuację, no jak biją, to biją. O kurde. Patrz jaka tam golitwa. Jest! Trafił. Trafił. O, fajnie. O, nie trafił. Chyba mi nie trafił. I to wszystko. On trafił do niego. No bo trzeba mu przytrzymać wtedy, wiesz? Jak... Wiem. Niepotrzebnie mu wypłynąłem pyska. Zbierać mu. Też taki piękny. Ale jazda. Trzeba to cały czas utrzymywać, wiesz o co chodzi? Trzeba im tymi poperami napierdzielać, to one będą cały czas przy powierzchni. Daleko rzucasz ty. No, nieslotny. Wiesz, bo on to jest... Ma ten system tych kulek. O, płynie. Jest. A widziałeś jak popłynął? No. O, piękny. Ale śliczny jest. O, ten jest ładny. Kurwa, ten to ma 30. Jest piękny, operowy, ładny, kurde, garbus. Panie kochany, zobacz jak połknął, popera całkowite, całkowicie. Ale jakąś ma zmanierowaną tą gębę, bo już, zobacz. 35. No. I ten mój wczoraj, ten też taki omszały był tutaj. No. No, na razie jest dobrze, fajne rybki są. Jacek jest dzisiaj łowcą szczupaków, bo jemu najwięcej szczupaków bierze, tak, Paniecku? Powiedz, dobrze jest, nie? Bardzo dobrze, oprócz tego, że mi skubany zabrał. Parę okoni fajnych padło, także na popery nawet, bardzo fajne. Na popera zrobiłem największego, 35 jak na razie. No i próbujemy, bo one się co chwilę, co jakiś, może co nie jak co chwilę, ale co jakiś czas się uruchamiają. Także teraz tu coś poszło. Także łowimy. Czy z trójką, może z czwórką, a może jest okazja, żeby może pan Jacek powiedział o swoim nowym rekordzie. Panie Jacku, no, do kamerki tu. A, dzień dobry.
A taki po 30 latach pobiłem rekord okonia. 43 cm w końcu. Zaraz będzie na zdjęciu też obok. Także no bardzo zadowolony byłem. No bo to rok w ogóle rekordów moich. Czekam na sezon strągowy, bo może też w końcu pobiję jakiegoś z 50 parę. Bo na razie to mam takiego 50,5, ale wszystko przed nami. Tak jest. Miejmy nadzieję. Co roku po 2-3 rekordziki, bo ty miałeś bolenia pięknego, pięknego i sandacza. I sandacza i suma w końcu mi się udało złowić i tą pygę i matko. No ten Jacek to szaleje i cały asortyment. I wygrał Grand Prix spinningowo-muchowe całoroczne i w ogóle powygrywał tych zawodów. W ogóle to. W ogóle. W ogóle tego nie lubię, bo... W ogóle to, gdyby mi nie zawierał na ponton, to bym w ogóle z nim nie utrzymywał kontaktów. Tak jest, tak, tak? No ja myślę, no, że coś w tym jest. No, dobra, bierzemy się do roboty. Tak. Słon... tego, później szedł i przywalił. Też taki zacny. Czyli jednak dzisiaj przynęta numer jeden, przynajmniej u mnie. Popjoy. O, jest. O, teraz widziałem jak na niego wskoczył, na tego wopka, wiesz? No. Fajny, ładny. Zobacz, jak go w poprzek złapał. Tak go w poprzek złapał, że gęba się zablokowała.
No tam właśnie biorą, wiesz? Teraz je tam wyhaczyłem, mówię, idę w... O! Ale trzeba było mu zostawić. Nie ruszać w ogóle, tylko wiesz, zostawić mu, wiesz? Jacek, ja tak zostawiam. Klapnę. Nic nie rób, tylko kurde, czekaj, jak się pokaże, to czekaj, aż ci uderzy i... O, widzisz? Też ładnie. No jest to statko. O kurde, wypiął się. Takich po 26-7, kurde. Lepszy rydz niż nic. Prawda? Fajne, fajne. Ale miał być dzisiaj same 30. Też. Żeby nie było, bo ja je uwielbiam. Ale mi aż wypluł mi, wiesz? O jest. Ale na początku to aż wypluł mi woblera, wiesz? A jak fajnie płynie. O jak fajnie. O, i wypił się. O, jaki mam. Dużo trochę zabawy. Nie, ja nie kochany. To na popera chyba szczupior. I to ładny. No, nie nagrałem samego brania, ale... Zawodniczy. No, zawodniczy, ale na poperka. Ty jesteś królem dzisiaj szczupaków. Lubią mnie ostatnio. Tak. Zobacz jak pokój. No. To gdyby nie stalka, to byś kurna... To było już po śliwkach, panie. I u mnie też. Ja tam nie rzucam w tamtą stronę, bo tam gdzie ty rzucasz, to tam są szczupaki, kurde. A ja nie potrzebuję takich atrakcji. No i po wszystkiemu połowiliśmy bardzo fajnie. Dzisiaj przynętą numer jeden był poper. W październiku na jesień można poperem sobie porzucać i wcale nie jest gorzej niż w innych tych najlepszych miesiącach, że tak powiem. Nawet jak ryba się nie pokazywała, to można było ją pobudzić dzisiaj tym poperem. Filmik stworzę, skrócę go do jakichś najfajniejszych akcji, żeby nie był za długi, bo monotonny, najfajniejsze rybki pokażę, najfajniejsze akcje. No i do następnego razu. Mam nadzieję, że filmik się będzie podobał, bo rybki były zacne. Do zobaczenia w następnym jakimś filmiku nad jakąś fajną wodą. Do zobaczenia.